Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Jesteśmy na tym miejscu, aby dzisiaj się nakarmić Słowem, aby uwielbić naszego Pana. Myślę, że nie ma osoby, która przyszła tak po prostu, bo w niedzielę trzeba. Mam nadzieję, że jesteśmy głodni i chcemy być dzisiaj przez Niego nasyconymi, nakarmionymi. Chcemy być po prostu nasyceni Słowem Bożym. Kochani, pomódlmy się jeszcze przez chwilę i oddajmy ten czas Bogu. Ojcze, bardzo Ci dziękuję za to, że możemy rozważać Twe Słowo. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Modlimy się w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, prosząc Cię dzisiaj o ducha mądrości i poznania. Tak ważny temat, tak ważne słowa dzisiaj. Panie, daj nam mądrość. Przydaj nam wiary. Pobudź nasze serce, spraw pragnienia w nas, którzy słuchamy i którzy mówimy, abyśmy dzisiaj Ciebie uwielbili przez ten czas rozważania Słowa. Panie, chcemy Ciebie znać lepiej. Niech ta niedziela temu służy, abyśmy Ciebie poznali jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, abyśmy nie ginęli bez poznania, ale mogli wzrastać i przybliżać się do Ciebie w poznaniu. Zachowaj nasze serca przed nami samymi, byśmy błędu nie popełnili. Niech imię Twoje po wszystkie dni będzie uwielbione. Amen. Kochani, mam nadzieję, że pamiętamy, jaki jest temat usług, które zobowiązałem się prowadzić, temat kazań, które będę wygłaszał poprzez chrześć w kolejności idących za sobą usług. Trzy niedziele, jedną już mamy za sobą, dzisiaj jest druga. Następną niedzielę kolejny temat z tego cyklu, a później trzy wtorki. Mam nadzieję, że pamiętacie doskonale, o czym mówimy. Mówimy o poznaniu Boga w takim, można powiedzieć, wstępie, a później w dalszych usługach, także dzisiaj, będziemy już dotykać konkretnych atrybutów, cech natury Pana Boga. Zapytacie albo zastanawiacie się, dlaczego takie fundamentalne, podstawowe kazania musimy słuchać, dlaczego musimy karmić się jeszcze tym mlekiem, a nie jakimś stałym pokarmem. Dlatego, że obserwuję na obliczu całej ziemi, w różnych zborach i w różnych kościołach, trend, z którym nie mogę się pogodzić i jakby na przekór temu chcę zwiastować słowo. Uważam, że w dzisiejszych czasach kazania powinny być przepełnione cechami Boga, naturą Boga i treścią tego, treścią, opisem Jego natury. Dlatego, że w różnych zborach i kościołach na obliczu całej ziemi, jak już powiedziałem, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Więc powinniśmy skupić swoją uwagę i takich kazań, usług powinno być coraz więcej, aby sobie przypominać fundamentalne i podstawowe cechy natury Boga, abyśmy się przez nie mogli budować i wzmacniać naszą wiarę i utwierdzać nasze poznanie. Kochani, podczas ostatniej usługi zakończyliśmy to kazanie takim nietypowym fragmentem Bożego Słowa. Mam nadzieję, że pamiętacie. Bracie, pozwól, że poproszę Cię, żebyś wyświetlił przypowieści Salomona, 11 rozdział, 1 werset. Fałszywa waga jest ohydą dla Pana. Pamiętacie ten werset? W ostatniej niedzieli o tym mówiliśmy. Ale podobają mu się rzetelne odważniki. W starszym tłumaczeniu pełne odważniki. Ta waga ma swoje zasady i muszą być spełnione. Ta waga musi być rzetelna. Tam nie może być fałszu, nie może niczego brakować i nie może być nic dodane, jak mówi Boże Słowo. I kochani, kiedy powiedziałem przed chwilką, że nietypowy to jest fragment, dlatego że on mówi po prostu o handlu, o transakcjach. Kiedyś na rogach ulic, na ulicach, na bazarach, nawet w Jerozolimie, w miastach tak dokonywano transakcji, iż ktoś chciał kupić jakieś zboże, ważono je, sprzedawano w sposób odmierzony i tam wielokrotnie dochodziło do fałszu, oszustwa, ponieważ jakiś sklepikarz, handlowiec miał swoje odważniki, które wcześniej jakoś przygotował tak, aby ciągnąć zysk.
bardzo niepoprawny zysk, a więc zyskał na czyjejś stracie. Ktoś stracił, a ten sklepikarz, ten handlowiec zyskiwał. I Bóg w pewnym momencie powiedział tak przez Salomona: fałszywa waga jest ohydą dla Pana, ale pełne odważniki, rzetelna waga jest mu miła, podoba mu się. I jestem pewien, że ci, którzy szli za tym słowem, byli błogosławieni przez Pana. Tam na ulicach, gdzie trudniono się handlem i sprzedażą. Ale powiedziałem, że jest to nietypowy fragment, ponieważ my mówimy o atrybutach, o cechach natury Boga. Kochani, jeśli mówimy o Bogu, muszę powiedzieć, że ta waga też musi być rzetelna w naszym życiu. Nasze poznanie Pana Boga musi być rzetelne. Niczego nie możemy dodać do Jego natury i niczego nie możemy odjąć. Z żadnej z Jego cech nie możemy odjąć ciężaru, a żadnym innym nie przydać ciężaru. Nie możemy wywyższyć jakiejś cechy kosztem innej. Ta waga musi być rzetelna. Nie mogę ominąć tego fragmentu. Jakoś przez cały czas mojego rozważania na temat Boga, po prostu Boga, ciągle ten fragment do mnie przychodzi jako taki stróż. Bądź rzetelny w poznawaniu Boga. Bądź rzetelny. Niech odważniki będą rzetelne. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie podał życiowego przykładu. Bo jakiś czas temu, już dawno, słyszałem coś takiego i może to jest gdzieś tam, może z czymś też się z tego typu spotkałeś. Podam przykład i to będzie przykład, a więc nie chodzi o jakąś konkretną profesję. Wyobraźmy sobie, to jest przykład, profesja jest zupełnie przykładowa, że jakiś brat albo siostra trudni się świadczeniem usług, czy to jakichś budowlanych, remontowych, czy naprawczych, czy jakichś jeszcze innych, to jest nieważne. Ważne, że świadczy usługi. I teraz przychodzi inny brat albo siostra, skorzysta z jego usług i na koniec, kiedy dochodzi do rozliczenia, ten brat, który skorzystał z usługi tego brata, który prowadził usługi, mówi tak: bracie, policz mnie tak po chrześcijańsku. To jest takie coś, co ja gdzieś kiedyś słyszałem i chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Policz mnie tak po chrześcijańsku. I myślę, że nie pomylę się, kiedy zinterpretuję to, co on powiedział. Bo wydaje mi się, ja nie byłem tego świadkiem, ale wydaje mi się, bo kiedyś to słyszałem to zdanie i później w domu sobie nad tym rozmyślałem i przyszły mi pewne wnioski. Wydaje mi się, że intencją tego, który powiedział policz mnie tak po chrześcijańsku, było coś takiego: niech ta cena będzie jak najniższa, abym jak najmniej mógł zapłacić, musiał zapłacić. Myślę, że dobry wniosek z tego wyniosłem. Policz mnie po chrześcijańsku, to w intencji tego człowieka brzmiało: niech ta cena będzie jak najniższa, abym jak najmniej musiał zapłacić, aby mnie to jak najmniej kosztowało. Ale gdybym ja był tym, który świadczył usługi, na takie zdanie wówczas odpowiedziałbym tak: o bracie, właśnie odebrałeś mi możliwość dania ci rabatu, bo miałem przygotowany rabat dla ciebie, ale skoro chcesz, abym policzył cię po chrześcijańsku, to odważniki będą pełne. Policzę cię po cenach rynkowych. Pełne odważniki się Bogu podobają, a więc pełna cena. Nikt nie straci, ani ty, ani ja. Wszystko będzie sprawiedliwe. Czy to by było po chrześcijańsku? Uważam, że tak. Wszyscy są sprawiedliwi. Albo sprawiedliwość jest spełniona. Pełna cena rynkowa. Nikt nie stracił. Ten brat by wówczas może powiedział: ale zaraz, zaraz. Miało być po chrześcijańsku, a więc miała być jak najniższa cena. O, czyżbyś chciał zyskać na mojej stracie? Czyżbyś chciał zyskać na tym, że ktoś straci? To nie jest po chrześcijańsku. A więc odważniki muszą być pełne. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana. Podobają mu się rzetelne odważniki. Może właśnie podsunąłem pewien pomysł niektórym, jak pozbyć się natrętnych ludzi, którzy chcą zyskać. Nie, to jest nieistotnie, nieważne. Ja chcę zwiastować dzisiaj na temat Pana Boga, na temat Jego atrybutów,
na temat jego cech natury i do tego będziemy zmierzać. Będziemy dzisiaj mówić o jednym z tych odważników, który ma swoje miejsce i który ma swoją wagę. To jest wszechobecność Boga. Dzisiaj skupimy się na wszechobecności Pana Boga. Kochani, na ogół nie mamy z tym problemu. Łatwo nam, wierzącym, jest po prostu wierzyć w to, że Bóg jest wszędzie obecny. Ale czasami mamy z tym problem. Kiedy przychodzą sytuacje, których nie rozumiemy, na których nie ma odpowiedzi, mamy z tym problem. Panie, czy na pewno jesteś ze mną? Boże, czy jesteś ze mną? Przecież widzisz, co się dzieje. Czasem miewamy z tym problem. Bywają właśnie chwile, gdy pomimo szczerych chęci wiara w to, że Bóg jest wszędzie, a zarazem z nami, chwieje się nieco. Kochani, a dzieje się to też dlatego, na ogół w świecie trudno jest w to uwierzyć, bo nic we wszechświecie nie jest wszędzie. Nic. Nie ma przykładu w całym wszechświecie czegokolwiek, co by było po prostu wszędzie. Nie ma takiego przykładu. Fizyka na to nie potrafi odpowiedzieć. Żadna nauka nie jest w stanie na to odpowiedzieć, bo nie ma takiego przykładu. Wszystko we wszechświecie, każda rzecz i każda rzecz, po prostu wszystko ma swoje granice i bariery. Granice i bariery. Wyobraźmy sobie chociażby takie bardzo na szeroką skalę obecne rzeczy, jakim jest choćby próżnia w kosmosie. Jak wiele jest tej próżni. Atmosfera. Tutaj nie ma próżni. Tu jest coś innego. Granicą choćby jest atmosfera. Tutaj nie ma próżni. Tu jest coś innego. Ma swoje granice i bariery. Ale istnieje istota w pełnym znaczeniu tego słowa. Istota. Nie rzecz, nie coś, ale istota, która nie ma barier i nie ma żadnych granic. I o tej istocie dzisiaj będziemy mówić. To jest Bóg. Bóg, który nie zna granic i nie ma barier. On jest wszędzie. Wyobraźcie sobie przez chwilkę, zanim będziemy przechodzić do konkretnego fragmentu Bożego Słowa. Wyobraźcie sobie sytuację, gdyby Bóg miał swoje określone miejsce bytowania, tak jak każda rzecz w całym wszechświecie. Miał swoje określone miejsce bytowania, więc istniałby tylko tu, a nigdzie indziej, to wówczas przestałby być Bogiem. Dlaczego? Bo okazałoby się, że coś go w końcu zaczęło ograniczać. Ale wiemy, że Boga nic nie ogranicza. Wiemy nawet więcej. Z pierwszej księgi Mojżesza, z pierwszego zdania, możesz to wyświetlić tak dla ciekawostki. Wiemy, że nie tyle go nic nie ogranicza, co on wszystko stworzył. A więc on jest ponad ograniczenia. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym jednym zdaniem? Cała fizyka jest na tej podstawie zbudowana. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czas, przestrzeń i materia. Na początku Pan Bóg stworzył niebo, przestrzeń i ziemię, coś materialnego. Na początku, a więc czas. To znaczy, że ten, który stworzył czas, przestrzeń i materię, nie jest tym ograniczony. On to ma w swoich rękach. A więc jest ponad tym wszystkim. Mówimy o przestrzeni, bo dzisiaj na tym się będziemy skupiać. Pan Bóg jest wszędzie obecny. A więc nie ma jakiegoś jednego miejsca istnienia, a poza tym miejscem go nie ma. Jest wszędzie. Po prostu wszędzie. Ludzie chcą mu stworzyć granice i bariery. Tworzą jakieś tabernakulum, kościoły, świątynie. Chodzą i mówią, tu jest Bóg i tylko tu. Ale ten, o którym wiemy, a więc święty, nie mieszka w budowlach ręką uczynionych. Kiedy Salomon był przed wielkim wydarzeniem, miał zbudować świątynię. Czy pamiętacie, co klęcząc z rękoma podniesionymi ku górze wołał do Boga? Mówił wówczas, jakże to możliwe, aby Tobie dom zbudować, skoro niebiosa niebios nie są w stanie Ciebie ogarnąć? Jakże to możliwe,
abyś ty zamieszkał w tym zwykłym domu. Kochani, aby przejść do konkretnego fragmentu, który będziemy badać, rozważać wspólnie, będziemy chcieli otworzyć psalm 139. Na ogół bardzo znany psalm, ale niech nas dzisiaj nasyca, podnosi, przydaje wiary. Przejdziemy werset po wersecie, od 5 począwszy, aż po 12, aby na nim się skupić, na tym fragmencie i rozważyć wszechobecność Boga. Kochani, uważam, że ten atrybut Pana Boga, ta cecha Jego natury, wszechobecność, ta możliwość, którą On ma, a więc bycie wszędzie, jest bardzo wyjątkowa i wnosi wiele pozytywnych emocji do naszego życia. Przydaje wiary, sprawia, że czujemy się bezpiecznie, sprawia, że nie boimy się iść, gdzie trzeba czasem iść. To naprawdę jest potrzebne dla nas, aby uwierzyć mocno i postawić, zapuścić taką kotwicę na tym atrybucie, jakim jest wszechobecność Boga. Wielcy bogowie dzisiejszych wielkich religii, jak później w trakcie kazania wykaże, tej cechy albo tego atrybutu nie posiadają. To są oczywiście bóstwa ręką uczynione, ale o tym powiem później. Kochani, czytamy od 5 wiersza. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. O, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twym obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych albo pod ziemię, w innym tłumaczeniu, w krainie umarłych, albo po prostu pod ziemię, gdybym się chciał ukryć, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka. Uchwyciłaby mnie Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje, a więc schowam się pod kocem, to i tak noc jest jak, jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle, co światło. Oto fragment, z którego będziemy chcieli korzystać, na którym się dzisiaj skupimy po tym wstępie, który już usłyszeliśmy. Kochani, mamy pierwszy werset, który czytaliśmy. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. To jest niezwykłe zdanie. Zauważcie, psalmista Dawid musiał zachwycić się czymś, że napisał psalm. On pisał psalmy w pewnym uniesieniu, w zachwycie. Coś go zachwyciło, czy coś przeżywał i pisał psalm. I to, co widzę w tym psalmie, na pierwszy rzut oka, to wszechobecność Boga. Wyobraźmy sobie to zdanie, ale spróbujmy sobie je zobrazować. Panie, jesteś zarówno z przodu, jak i z tyłu. Byłeś ze mną wczoraj, jak i dzisiaj. Nawet teraz wypełniasz to, co jest przede mną, jak i to, co jest za mną. A więc nie ma pustej przestrzeni między mną a Tobą. Jesteś wszędzie. Jesteś wszędzie. Jesteś początkiem i końcem. Jesteś alfą i omegą. Jesteś wejściem i wyjściem i nawet go strzeżesz. Cała Biblia o tym mówi. Bóg jest po prostu wszędzie. I Dawid się tym zachwycił tak mocno. O, czy zachwycasz się Bożymi atrybutami na co dzień? Czy bywają dnie, oby jak najczęściej, kiedy po prostu zamykasz oczy i poraża cię choćby wszechobecność Boga? Zachwyca cię to tak, że nie potrafisz po prostu przejść obojętnie obok tego. Podnosisz ręce do góry i mówisz: Panie, jakże Cię chwalę i wielbię za to, że Ty po prostu jesteś wszędzie. Że po prostu jesteś wszędzie. List do Rzymian, 11 rozdział, 36 werset, mówi o czymś, co apostoł Paweł odkrył, a znaczy to w zasadzie tyle samo. Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Tak jakby nie było nic, co nie byłoby w Nim. Nie byłoby niczego, co nie mieszkałoby w Nim.
Albo inaczej, tak jakby po prostu w Nim było wszystko, co widzimy i co znamy. Tak mówi apostoł Paweł. Aby wszystko było w Nim. Inaczej mówiąc, wszystko ma swój początek, przyczynę i cel w Nim, w Bogu. W Nim. Kochani, w tym zagadnieniu, które teraz przeczytałem, jesteś ujęty Ty, Twoje dzieci, Twoja rodzina. Wszystko w Nim, z Niego i dla Niego. To jest niesamowite. Oby nasza służba, oby wszystko, co robimy, nasze życie, nasza praca zawodowa, nasza aktywność miało uzasadnienie w tym fragmencie. Oby to wszystko było z Niego, przez Niego i dla Niego. Oby każde kazanie, każda usługa, każde prowadzenie uwielbienia, prowadzenie nabożeństwa, szkółki, wszystko było w Nim i dla Niego i przez Niego. O, to by było cudowne. Muszę powiedzieć z przykrością, że w przeszłości bywały sytuacje, w których moje kazania nie były w Nim. Były może o człowieku, były może o innych rzeczach, ale dzięki Bogu tą lekcję mogłem odrobić. I dzisiaj mam wielką pasję, aby każda usługa była w Nim, przez Niego, z Niego i dla Niego. I aby On był uwielbiony i wywyższony. Jezus Chrystus, którego czcimy i którego kochamy. Bądź we wszystkim Ty uwielbiony, Panie. I Dawid właśnie o czymś takim mówi. Jesteś przede mną i jesteś za mną. Wróćmy na chwilkę jeszcze do psalmu 139. Czytamy następny fragment, który powinien zachwycać tych, którzy na zawsze się z nim związali. Kładziesz na mnie swoją dłoń. Kładziesz na mnie rękę swoją. I zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, abym ją pojął. Wszechobecność Boga, a więc ten fakt, że On istnieje po prostu wszędzie, jest zbyt wzniosły, aby to pojąć ludzkim rozumem. Żadna nauka, żadne doświadczenia, eksperymenty nie będą w stanie tego udowodnić w żaden sposób i zbadać, ponieważ jest to zbyt cudowne i doniosłe. Zbyt wzniosła jest ta prawda. Ale Dawid mówi tak, kładziesz na mnie swoją dłoń, kładziesz na mnie swoją prawicę. Kochani, tym zdaniem również zachwycić może się każdy jeden człowiek, który pojednał się z Panem. On położył na tobie rękę swoją. I już nic nie jest w stanie wydrzeć cię z Jego ręki. To sprawia, że możesz zachwycać się kolejnymi fragmentami. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. A więc jakże cudowne i wspaniałe to jest na co dzień, w naszej codzienności pochylić się przed Panem i powiedzieć, wyznać to, Panie, jakże wielkim to jest cudownym darem, iż Ty położyłeś na mnie rękę swoją i mogę przeżywać w spokoju, w odpocznieniu mój dzień, dlatego, że wiem, że Twoja ręka jest nade mną, na mnie i nic nie jest w stanie wydrzeć, wytargać mnie z Twojej ręki nic, bo tak mówi Twoje słowo. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Izajasz 49, rozdział 15, 16 wiersz. W całym temacie wszechobecności Boga jest coś, co jest bardzo niezwykłe. Gdyby Bóg z jakiegoś miejsca się stracił i nie byłoby Go w jakimś miejscu, to miejsce zamieniłoby się w nicość. W nicość. Przestałoby istnieć. On sprawia, że wszystko istnieje. On to sprawia. A więc to wszystko, co widzisz swoimi oczami i to wszystko, czego doświadczasz, istnieje dlatego, że On jest. Kochani, gdyby On zapomniał o tobie choćby na sekundę, przestałbyś istnieć. Dlatego, że napisane jest, podtrzymuje wszystko przy życiu. On podtrzymuje wszystko przy życiu. Jakiś czas temu, przy jakiejś okazji, mówiłem tak, zgodnie z Bożym Słowem, że nawet nad tą wróblową mogiłą z Bożego Słowa to wyciągam. Staje sam Bóg, bo nawet wróbel nie spada na ziemię bez woli Bożej.
Co dopiero ci, którzy znaczą więcej niż wiele w rubli. O, jak bardzo Bóg jest w każdej sytuacji, zarówno przy narodzinach, jak i przy śmierci, przy odejściu. Dlatego, że On utrzymuje wszystko przy życiu. Oddychasz i serce twoje bije nie dlatego, że ktoś kiedyś to rozpoczął i nie ma nad tym panowania, ale dlatego, że On ciągle o to dba. Dlatego. Kochani, twoje serce nie bije tak po prostu. I twoje płuca nie nabierają powietrza tak po prostu. To wszystko się dzieje dlatego, że On myśli o tobie i o mnie. To wszystko się dzieje właśnie dlatego. To takie przykre, że Bożą wszechobecność, coś tak unikatowego i oryginalnego, niespotykalnego w niczym innym, w żadnym innym przypadku, jak tylko w Bogu, przypisuje się Maryi, świętym, innym rzeczom, mówiąc o tym, że oni też są wszędzie obecni, na zawsze z nami i tak dalej. To jest kłamstwo. Jest tylko jeden, który jest zawsze z nami. Bóg, wszechmocny Pan, który jako jedyny w całym wszechświecie nie jest ograniczony przestrzenią w żaden sposób. Czytajmy dalej. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dawid wpadł na pewien pomysł, aby spróbować. A więc jako jeden ze śmiałków spróbował zrobić pewne doświadczenie, eksperyment w swoim umyśle. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twym obliczem ucieknę? Inaczej zadaję pytanie, czy jest takie miejsce na świecie, we wszechświecie, w jakimkolwiek innym wymiarze, jeśli takowe istnieją, dokąd byłbym w stanie uciec przed Tobą? I zadaję pytania. I daję pewne przykłady. Gdybym tak wstąpił do nieba, wpadł na pomysł. Nie było wtedy samolotów, rakiet, nie było odrzutowców, wahadłowców. Nikt wtedy nie myślał o tym, żeby chodzić po księżycu. Ale ten już w swoim umyśle sobie wyobrażał pewne rzeczy. Gdybym tak wsiadł do jakiejś rakiety, psalmista Dawid myśli, wyobraźcie sobie. Wsiadł do jakiejś rakiety i został wystrzelony daleko w niebo. Czy wówczas uciekłbym od Ciebie? Czy tam znalazłbym miejsce, w którym Ciebie nie ma? Mówi dalej psalmista Dawid, że to jest niedorzeczne. Albo inaczej, z kontekstu wynika, że to nieprawda. Tam też jesteś. Tam jesteś. A więc jesteś i w niebie, dokąd chciałbym uciec przed Tobą. Kochani, był taki człowiek, mówiłem już taki przykład, i mam pewien dyskomfort. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych Rosjan. Była jakaś konferencja wczoraj i mam nadzieję, że nie ma. Chociaż przykład dotyczy wieków zamierzchłych. Więc mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Ale był taki śmiałek, który wpadł na podobny pomysł. Wsiadł do rakiety, Juri Gagarin, i wystrzelony w niebo został. I jemu przypisuje się, chociaż to być może ktoś inny powiedział, że szukał i szukał Boga tam w kosmosie, ale nie znalazł, mówi. Kochani, mówię i podaję to znowu jako pewien obraz i przykład, iż Juri Gagarin był największym pechowcem na świecie. I w kosmosie też. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, szukał i szukał. I chociaż oglądał tak wielkie i niesamowite rzeczy, którym nam by się marzyło oglądać. Jakże bym pragnął kiedyś zobaczyć, popatrzeć na Ziemię z takiego pułapu i zobaczyć na te wszystkie wspaniałości, które Bóg uczynił. No wtedy bym się przekonał, że Ziemia jest okrągła, na pewno. Kochani, ale ten człowiek miał taki przywilej. Taki przywilej i mógł oglądać ten wspaniały krąg ziemski, kulę ziemską z takiego pułapu i zachwycać się jego stworzeniem, jego pięknem. Ale pomimo tego, że jak mówi, szukał i szukał, Boga nie znalazł, to jest pechowcem. Po pierwsze dlatego, że źle szukał, bo Bóg tam był, tylko źle szukał. Bóg jest wszędzie, o gdyby to wiedział ten człowiek. Nie próbowałby wysiłków, jakie proponował mu już psalmista Dawid. Wiedziałby, że Bóg jest po prostu wszędzie. A po drugie, dzieci, młodzież, my tego nie znamy. Ale po drugie, największym pechowcem był dlatego, że pomimo tych wspaniałych cudowności i tak musiał wrócić do Związku Radzieckiego. Więc to czyniło go pechowcem.
Chociaż, tak jak mówię, to są zamierzchłe lata, to jest inny ustrój, dlatego ten żart jest taki śmieszny. Nie dotyczy to oczywiście dzisiejszych czasów. Mam nadzieję, że bracia, siostry z tamtych terenów się na mnie nie obrażą. Kochani, a więc Dawid wpadł na taki pomysł, ale mówi dalej, dobrze, wiem już, w niebie jesteś, ale gdybym postanowił pójść głęboko do ziemi, w ziemię, zacząłbym się bawić w górnika, gdzieś tam tysiące metrów pod ziemią, próbowałbym uciec przed tobą. Mówi, to jest niepoważne, bo i tam jesteś. Jak to? A więc i w niebie, i pod ziemią jesteś? Tak, dokładnie tak. Jesteś wszędzie. Ale mówi dalej Dawid, gdybym wziął skrzydła jutrzenki, a więc wsiadł do jakiegoś samolotu, który mnie na koniec świata, jeśli można to tak nazwać, zawiezie. I tam próbował na krańcach morza cię znaleźć. Nie, uciec przed tobą nie dałoby się. Nie byłoby to możliwe, bo i tam jesteś. Bracia i siostry, być może to jest dla was wielkim odkryciem, dla nas, ale Pan Bóg jest tu w Polsce, jak i tam w Chinach. Jest. Tak, jest obecny i też tam działa. Chociaż jest to jakby po drugiej stronie globu. Bóg też tam jest. Powiem nawet więcej. Jest nawet między nami a nimi, w ziemi, w środku. Tak, Bóg wszędzie jest. Każdy atom wszelkiego stworzenia Bóg przenika. On jest po prostu wszędzie i wszystko istnieje dlatego, że On jest. Ale mówi dalej psalmista Dawid, ale gdybym, i to jest ciekawe zdanie, gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje. Gdybym na chwilę postanowił udawać muzułmanina. To mówi to zdanie. Gdybym na chwilę postanowił udawać muzułmanina i zakryłbym się kocem i udowadniał, że Allah nie widzi, bo jest ciemno, to wtedy, mówi psalmista Dawid, mój Bóg widzi. Mój Bóg widzi. Więc czy to jest sensowne, że oto stają na ulicach ci, którzy wysadzają się w powietrze i krzyczą, Allah jest większy? Boże Słowo mówi nie. Dlaczego? Bo Allah nie widzi w nocy, a mój Bóg widzi. Kto jest więc większy? Bóg Jahwe. Allah to jest tylko twór ludzkich rąk, twór ludzkiej wyobraźni. A więc Bóg widzi, Dawid mówi wyraźnie, mój Bóg widzi w ciemności, zna każde serce. Dla Niego ciemność jest światłem. On wszystko widzi. Nie ma wady wzroku jak człowiek. On widzi wszystko. A więc gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień, mrok znaczy tyle, co światło. Kochani, jak inaczej, bo chciałbym to spuentować w pewien sposób. Nie wierzę i uważam, że chrześcijanin powinien bardzo często mówić nie wierzę. Tak, nie wierzę. Są rzeczy, w które ja absolutnie nie wierzę. Nie wierzę, aby istniało takie miejsce, czy to na niebie, czy na ziemi, czy w jakichś innych wymiarach. Tak jak powiedziałem, jeśli takie istnieją, nie wiem. Wiem przynajmniej o dwóch. Niebo i ziemia, tak. To są te dwie rzeczywistości, które wiem, że istnieją, bo tak mówi Pismo. Ale jeśli inne istnieją, to nie wierzę, że mógłbym w którymkolwiek z tych miejsc stanąć i powiedzieć, Boga tu nie ma. Nie wierzę w to. Wierzę, że gdziekolwiek i kiedykolwiek bym stanął, w jakimkolwiek miejscu ziemi, czy w niebie, czy w całym kosmosie, stanąłbym w tym miejscu i powiedział, Bóg jest, to wierzę w to, że miałbym rację za każdym razem. Ponieważ Bóg jest wszędzie. Istnieją takie miejsca, w których Bóg choć istnieje i jest, to jednak się do nich nie przyznaje. Tak, są takie miejsca. Kiedyś, już o tym mówiłem, pewna konferencja została zorganizowana. Działy się różne spektakularne rzeczy, które dzisiaj, za którymi większość charyzmatyków by leciało na oślep, na manowce. Tak, działo się wiele rzeczy na tej konferencji, ale w pewnym momencie wstała jedna mała dziewczynka w rogu, bawiąca się klockami w kąciku dla dzieci. Wstała i zaczęła prorokować. I wówczas dobiegł wszystkich głos. Nie ma mnie tu z wami. Nie ma mnie tu z wami. Usiadła i zaczęła się bawić dalej.
I wówczas ci, którzy organizowali tą konferencję, zatrzymali przebieg tej konferencji, rozpuścili lud do domów i wezwali wszystkich do pokuty, do szukania Pana. Dlatego, że Bóg wyraźnie powiedział, nie ma mnie tu z wami. Ale czy to oznacza, że nagle Bóg nie istniał w tym miejscu? Nie. Skąd wiem? Dlatego, że prorokowała. A więc Bóg był. Ale to, co powiedział, oznaczało, że On tego nie toleruje i nie przyznaje się do tego. I to nie jest Jego działanie, ale ludzkie emocje, ludzkie mądrości, ludzkie narzędzia, które ludzie przejęli, aby imitować działanie Ducha Świętego. Pewien brat z Chin, o tym też mówiłem, wybrał się w podróż po Stanach Zjednoczonych i przemierzał zbór od zboru do zboru i w którymś ostatnim zborze w Stanach Zjednoczonych wstał i powiedział, jestem zdumiony, jak wiele potraficie zrobić bez Boga. Tak, jestem zdumiony. Czy to oznacza, że Boga w tych zborach nie było? Nie, nie oznacza. Oznacza to nic innego jak to, że wielu ludzi o Bogu po prostu zapomniało i zaczęło stosować swoje ludzkie, filozoficzne, menadżerskie i inne umiejętności, aby zarządzać Kościołem, ale nie Ducha Świętego Boga. A więc Bóg jest wszędzie i to założenie nie podlega dyskusji, dlatego że znajduje swoje podłoże w Biblii. Od najpiękniejszych pejzaży na świecie i we wszechświecie, poprzez okropne i często budzące łzy i wyciskające łzy widoki. Nieograniczony niczym, suwerenny i niezależny od czasu i przestrzeni Bóg jest w każdym miejscu. W każdym jednym miejscu. Czy pamiętacie, jakie imię podał Mojżeszowi? W drugiej księdze Mojżesza, w 3 rozdziale, 14 wierszu, powiada, takie jest moje imię i tak będą mnie wzywać poprzez wszystkie wieki. Czy pamiętacie, co to jest za imię, które później Pan Jezus powtarzał i z powodu którego ludzie rwali kamienie, aby rzucać w Niego? Czy pamiętacie, co to jest za imię i jakie niesie przesłanie? Jam jest. Jam jest. A więc po prostu jestem. On po prostu jest. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. On po prostu jest. To jest 2 Księga Mojżesza, 3 rozdział, 14 wiersz. Chciałbym, aby to imię za każdym razem, kiedy mnie dosięga w moim umyśle, w moim sercu, sprawiało tak wielkie przeżycie, tak wielką rozkosz i tak wielkie emocje w moim sercu, abym zawsze się zgiął przed Nim i wyznał temu, który jest, niech będzie chwała na wieki wieków. Absolutny, ciągle ten sam, nieograniczony niczym, tak jak już mówiłem, Bóg, Jahwe, Jam jest. Pomyśl tylko przez chwilę. On nie musiał się niczego uczyć. Nigdy nie wpadł na coś. To nie jest tak, jak nam się zdarza. O, na coś wpadłem. Coś po raz pierwszy o czymś pomyślałem. On nigdy niczego nie odkrył sam. Nie odkrył. On po prostu to wszystko zna. Nigdy się niczego nie uczył. Nigdy. On jest. Ciągle jest. Ten sam od wieków na wieki. To jest Bóg. Bóg, który jest wszędzie. I ta prawda jest z jednej strony bardzo kojąca i sprawiająca pokój, a z drugiej strony bardzo przerażająca. Po pierwsze, Bóg jest wszędzie, więc nie muszę się bać. Mogę być spokojny, Bóg jest ze mną. Po drugie, Bóg jest wszędzie, a więc może powinienem się bać i żyć w bojaźni. Tam za zamkniętymi drzwiami, w moim pokoju, w którym jest komputer, w miejscu, w którym mam smartfona, telefon. Tak, Bóg jest wszędzie, wszędzie, po prostu wszędzie i Jego oczy są ciągle otwarte. Psalm 53, werset 2 mówi tak. Nie ma Boga, że głupiec w sercu swoim nie ma Boga. Wobec tego całego kazania i wobec tych wszystkich treści, które dzisiaj wypowiedziałem, to jest niezwykle głupie powiedzieć nie ma Boga. Gdybym powiedział nie ma Boga i gdyby to faktycznie było prawdą, wszyscy byśmy przestali istnieć, bo Bóg jest życiem. On jest życiem, On wszystko scala, wszystko ma w swoich rękach. Ale tylko człowiek jest w stanie zadać pytanie. Boże, gdzie byłeś,
kiedy to się działo. Gdzie byłeś albo gdzie jesteś, kiedy jestem w tym momencie? Gdzie jesteś, Panie? Była taka sytuacja, okoliczność w historii, naszej historii polskiej. Auschwitz, obóz, w którym wielu, wielu ludzi zadawało sobie to pytanie. Tam za murami, za zasiekami, za drutem kolczastym. Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Gdyby był Bóg, powiadali niektórzy, nie działoby się to. Ale kochani, odkryję przed wami ogromną tajemnicę. Było też wielu ludzi tam, za tymi murami, którzy mówili, Bóg jest. Bóg jest. Jak to się działo, że ci ludzie odkrywali tam, w tych okropnych okolicznościach, tę prawdę, że Bóg jest? Nie wiem. Ale tak było. Jest wiele świadectw Żydów, ludzi, Polaków nawet, którzy nawracali się właśnie tam. Jak to się dzieje? Nie wiem. Mogę tylko powiedzieć za Panem Jezusem, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych, żeby w takich okolicznościach człowiek się nawrócił i uwierzył w Boga. To jest niepojęte. Ale to tylko odkrywa, jak wielki i potężny jest Bóg. A powiem coś więcej. Bóg jest wszędzie i On też tam był. Tak, był w samym środku tego bestialstwa. Był tam. Czy pamiętacie historię z Księgi Daniela? Niestraszne mu są płomienie. Niestraszny mu jest piec. Bóg też tam był. Bóg jest po prostu wszędzie. Dlaczego w tym przypadku ludzie ginęli? Boża jest to tajemnica i nie nam to odkrywać. Ale Bóg, niestraszne mu są płomienie pieca ognistego, w którym też i On się przechadzał. Bóg jest po prostu wszędzie, kochani. Pewien człowiek żyjący w IV wieku, a więc niedługo po tym, jak przecież apostołowie działali, powiedział wówczas takie zdanie, mówiąc o Bogu i zachwycając się Nim. Najgłębiej ukryty, a najbardziej obecny. To jest niesamowite. Pomimo tego, że najgłębiej jest ukryty, to jednak jest najbardziej obecny. I nad tym zdaniem się zastanawiałem i rozważałem. Ponieważ to, że najbardziej jest obecny, tym można się zachwycać i jakieś pół godziny starałem się wam to w jakiś sposób wytłumaczyć i zachwycić was tą prawdą, to jednak tym, że Bóg jest najgłębiej ukryty, jak można tym się zachwycać? Otóż można. Kochani, czy w określeniu, że Bóg jest najgłębiej ukryty, jest coś potężnego, czym może człowiek się zachwycić i popaść w zachwyt przed Bogiem? Jest. To, że On jest w pełni niedostępny dla człowieka, niecałkowicie poznany, niepojęty i niezmierzony, to sprawia, że człowiek się tym zachwyca. A właśnie przed takimi cechami różnych rzeczy, czy to żywiołów, czy okoliczności, które są niepojęte, nieopanowane, niepoznane, człowiek ma respekt. Czyż nie jest tak, że kiedy przychodzi jakaś groźna wichura, której człowiek nie jest w stanie opanować jakoś rękami, człowiek czuje respekt przed tym. Chowa się, tak jakby się skłania przed tym, uznając, że to, co się dzieje, jest silniejsze od człowieka. Czy kiedy przychodzą trzęsienia ziemi, wulkany wybuchają, jakieś tsunami zachodzą, czy człowiek nie czuje respektu przed tym? Otóż czuje. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy w życiu nie jest w stanie czegoś opanować. W tym dążeniu ludzkim do opanowania wszystkiego, do posiadania wszystkiego w swoich rękach, w swojej władzy, jest coś, czego człowiek nie jest w stanie zrobić. Boga opanować nie jest w stanie. Jest jeszcze wiele rzeczy. Piorunów nie jest w stanie do tej pory człowiek opanować. Strzelają i nie jest w stanie nawet pobrać tej energii człowiek, bo jest za duża. Tak, wiele rzeczy. Dlatego czuję respekt przed tym. Dlatego czuję respekt. Przypowieści Salomona, 25 rozdział, 2 wiersz, mówi tak. Chwałą Bożą jest rzeczy ukryć. Ukryć. To jest ciekawe. Iż to ukrywanie się jest jakby chwałą Bożą przed człowiekiem. Dlaczego? Bo dumny i pyszny człowiek chce wszystko odkrywać. I w końcu nie może. Dlatego musi
chwalić tego, który jest w ukryciu, który nie da się odkryć człowiekowi. Dlatego zachwycam się Nim, Bogiem. Zachwycam się Panem, dlatego że On potrafi się przede mną ukryć. Dlatego mnie to zachwyca. Gdyż moja pożądliwość odkrywania i posiadania wszystkiego w swoich rękach i panowania nad wszystkim, tutaj czuję słabość. Tutaj czuję ludzką słabość. Nie jestem w stanie Go opanować. Nie jestem w stanie Go nawet opisać wam dzisiaj. Nie jestem w stanie. To tak jak przynieść kilka rybek i kilka bochenków chleba i próbować nakarmić tysiące. Nie jestem w stanie. Ale ufam, że Bóg dzisiaj weźmie nieco z tych słów i rozda wszystkim, aby wszyscy byli nasyceni. A więc ciało moje jest słabe wobec tak wielkiej doniosłości, jaką jest Bóg i Jego wszechobecność. Więc muszę się przed Nim ukorzyć i Go wywyższyć. Kochani, dlatego ta doniosła prawda wzywa nas do pewnej praktyki, abyśmy mieli pewność i wiarę, że kiedy przychodzimy do tej prostej izdebki, komory, pokoju i zamykamy za sobą drzwi, mieli mocne przeświadczenie i ugruntowani w wierze byli, że tam Bóg jest bardziej obecny niż nawet ty w tym pomieszczeniu. I chociaż On jest bardziej obecny niż nawet ja, pozostaje w ukryciu, jak mówi Pan Jezus. Pozostaje w ukryciu. Jeden z ojców wiary mówi tak, opisując tę doniosłą prawdę Bożej wszechobecności. I zadaje to pytanie na sam koniec, ku waszemu, naszemu wspólnemu rozważaniu i zachwycaniu się. I mam nadzieję, że każdy z nas dzisiaj, w niedzielę, będzie w ciągu tego pięknego dnia rozważał i zachwycał się wszechobecnością Boga. Za tydzień będziemy mówić o łasce. O, jaki fajny temat, łaska. Ale dzisiaj rozważajmy Bożą wszechobecność i zadam pytanie. Spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć w naszych domach, w naszym rozważaniu. Skąd ma Bóg przybyć do ciebie, gdy Go wzywasz? Skąd ma przybyć, gdy Go wzywasz? Niech was wszystkich Bóg błogosławi w tych rozważaniach. Niech was wszystkich Pan Bóg nasyca i niech wiara w to, że Bóg jest wszędzie, a co za tym idzie, jest z tobą wszędzie. Bo powiedział, nie opuszczę cię i nie zostawię. I to nigdy nie zostanie wydarte z jego serca. Nie pozostawię cię, nie opuszczę i nie zostawię. On to powiedział sam. I niech was wszystkich, niech nas wszystkich to porusza, wzmacnia, przydaje wiarę na ten dzień, aż się spotkamy znowu kolejnego razu. Skąd ma więc Bóg przybyć, gdy go wzywasz? Amen.